Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Żyjemy w wolnym kraju, a ta historyczna perspektywa, która dzisiaj nas tutaj łączy, która cały czas powtarza nam, jak wiele męczeństwa, jak wiele krwi, jak wiele walki musieli nasi przodkowie wnieść w to, abyśmy dzisiaj byli wolnym krajem. Po uroczystościach na Dobczyckim Rynku mieszkańcy oraz organizatorzy w Towarzystwie Pocztów Sztandarowych i Orkiestr Dętych z Dobczyc i Nowej Wsi wspólnie przemaszerowali do Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego. Najważniejszym i niezwykle podniosłym punktem programu było wręczenie burmistrzowi Marcinowi Pawlakowi Krzyżu Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Niepodległość to nie jest coś, co raz się zdobywa i ma się na zawsze. To jest obowiązek każdego z nas i w każdej chwili. Order Odrodzenia Polski. Jedno z najwyższych odznaczeń w Polsce, przysługujące tym, którzy swoim życiem, swoimi osiągnięciami czynią, że Polska ciągle odradza się, zmienia się na lepsze, rozwija się, umacnia. Panie burmistrzu, Pan jest jednym z tych. Nie bardzo znałem Dobczycę sprzed 90 roku. Przejazdem. Państwo to miasto, tę gminę zupełnie zmienili. Jest nie do poznania. To jest zupełnie inne miejsce. A minęło niepełne 25 lat. Panie burmistrzu, to zrobili wszyscy, ale pod pana przewodnictwem. Panie burmistrzu, na wstępie serdeczne gratulacje. Został pan odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zaskoczony? Zaskoczony. Zaskoczony kompletnie z dwóch powodów. Po pierwsze rangą samego wyróżnienia, a drugie To kwestia dotrzymania tajemnicy przez moich pracowników i przez wojewodę tak samo. Faktem jest, że mam tą wielką przyjemność i radość,
że od roku 90, czyli z pierwszej kadencji do dzisiaj, a nie wiem czy nazywać to, że wytrwałem. Dla mnie to jest wielka satysfakcja i radość, że mogę być na służbie, bo czasem ludzie się śmieją ze mnie, a że używam określenia służba. Tak, bo samorząd to jest posługa i jest to pochylenie się nad ludzkimi problemami. Ja dlatego między innymi nie chciałem być w Krakowie dalej, bo mnie tam najbardziej brakowało, jak mówiłem, żywego człowieka z jego problemami. A tu w gminie jest tak, że drzwi są otwarte i można w każdej chwili i można się pochylić nad ludzkimi problemami. I to jest coś, co daje ogromną satysfakcję, przynajmniej mnie. Nie, nie żałuję, przeciwnie, bardzo Ci dziękuję. Jakiś wtorek i za nadziei cały worek. Wyjątkowy repertuar przygotowali również członkowie zespołu pieśni i tańca Dobczyce wspólnie z działającą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu sekcją wokalną. Cały scenariusz, tak naprawdę i cały pomysł koncertu narodził się w głowie pani Beaty Czajki-Rolińskiej, która jest autorem dzisiejszego koncertu. Zespół pieśni i tańca razem z sekcją wokalną, która jest przez nią prowadzona, zbudował nastrój tego wieczoru i myślę, że to były niezapomniane chwile dla mieszkańców Dobczyc i dla wszystkich, którzy chcieli dzisiaj tutaj w Dobczycach, w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym świętować to piękne święto, gdy już Polska jest niepodległa, gdy mamy już swój piękny, wolny kraj. Legiony to żołnierska ruta, legiony to straceńców los. Legiony to żołnierska buta, legiony to ofiarny stos. Lepica wydana, serca kuchana na stosach. Każda piosenka była inna, każda piosenka niosła za sobą ogromny bagaż, który myślę, że ci młodzi wokaliści, zarówno zespołu pieśni i tańca, jak i zespołu sekcji wokalnej MGOKiS udźwignęli. To dla nich było niesamowite przeżycie, móc zaśpiewać na takim koncercie, móc zatańczyć na takim koncercie przed tak wyjątkową publicznością i w tak wyjątkowych okolicznościach, bo nie co dzień burmistrz jest oznaczany najwyższym odznaczeniem państwowym. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głód, usta. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Jasne kwiaty. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Ta nasza miłość jest najlepsza.
grzechotem sal. Powołana, a przyszła pierwsza. Ty ulicami szedł wielki bal. Kiedy mówię, jestem z Polski, wiedzą wszyscy, że ojczyzna to Chopina, to znad Wisły. Że Kopernik ruszył ziemię, rzecz niemała, że Jan Paweł był Polakiem, wielka chwała. Obce kraje, obce kraje, inni ludzie i zwyczaje, wyruszamy ze słownikiem, z jakąś mapą, z przewodnikiem, dom daleko, a my sami zagubieni. Było dużo, dużo też typowo polskich tańców. Ciężko było przygotować zespół, żeby na takiej, z takiej okazji wystąpił? Polonez był dzisiaj debiutancki i po raz pierwszy tańczony na scenie, ułożony specjalnie na tę okazję. Myślę, że ci młodzi artyści poczuli duch tamtych czasów, wcielili się w okres księstwa warszawskiego, kiedy te wszystkie przemiany miały miejsce. I z chłopców panowie stali się mężczyznami, a z dziewczyn prawdziwymi kobietami, które myślę, że oddały nastrój tamtych czasów i tą radość z tańczenia Mazura w wolnej Polsce. Można klaskać również. O, pięknie, od razu się zrobiło lepiej. Każdy chłopaczek chce być ranny, sanitariuszki, morowe panny. I gdy cię kula trafi jaka, poprosisz pannę, da ci uśmiecha. Czuwaj, Jaro, nie wywężaj słuch, ten swój młody duch, pracując za chłód. Czuwaj, Jaro, nie wywężaj słuch, ten swój młody duch, jak stał. Za to dowództwo jest chorowe, po pierwszej linii nastawia głowę. A najborowszy z przełożony, to jest na śmieciowku do lady. Hej, czuwaj, Jaro.